Profesor Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, przyjął dziś zaproszenie do studia na telewizji Zabrze. Witam pana profesora bardzo serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie profesorze, minęło pół roku, odkąd został pan wybrany i objął funkcję dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Chciałam zapytać, jakie to były dla pana 6 miesięcy? Intensywne, pracowite? Powiedziałbym tak, zostałem wybrany w maju, natomiast objąłem funkcję we wrześniu ubiegłego roku, zatem no, raptem kilka miesięcy minęło od tego czasu, ale muszę powiedzieć, że było to bardzo intensywne, był to bardzo intensywny czas dla mnie, ale również dla moich współpracowników i czas, w którym budujemy również nową strategię i chcemy się zmieniać, ale na lepsze oczywiście. No właśnie, proszę powiedzieć, jakie kierunki tych zmian pan wyznacza? W którym kierunku państwo podążacie? Chcemy się zmieniać w kilku kierunkach, a właściwie rozwijać. Mamy tutaj pomysły, które realizujemy skutecznie, tak wydaje mi się, dotyczące kierunków kształcenia naszej młodzieży. Dziś na Wydziale Organizacji i Zarządzania funkcjonuje 5 kierunków kształcenia. Socjologia, zarządzanie, inżynieria produkcji, to jest logistyka, ale również administracja. Natomiast Senat 2 tygodnie temu, Politechniki Śląskiej Senat, podjął decyzję o uruchomieniu kolejnych 2 kierunków kształcenia, to jest analityka biznesowa i zarządzanie projektami. I to są nowości na rynku, natomiast liczymy, że zainteresujemy tymi naszymi propozycjami młodzież. Pożądane nowości? Myślę, że bardzo pożądane i mamy sygnały właśnie od przedsiębiorców, od administracji lokalnej, od administracji samorządowej, ale również od dużych korporacji, że tego typu specjalności, właśnie analityka biznesowa czy zarządzanie projektami są niezwykle potrzebne. Zresztą korporacje nie tylko nam o tym mówią, robią to razem z nami, na przykład wiele pomysłów odnośnie do nowej tej specjalności analityka biznesowa no, przekazał nam koncern IBM, z którym współpracujemy w tym względzie. Myślę, że to jest dobra rekomendacja dla tego nowego kierunku kształcenia, ponieważ no, firma IBM jest światowej klasy, powiedziałbym, potężną korporacją, która zajmuje się najnowocześniejszymi technologiami informatycznymi, ale nie tylko. Zajmuje się tak zwaną analityką biznesową, co jest dla nas szczególnie atrakcyjne, ale myślę właśnie też dla studentów. Zresztą z firmą IBM wiążemy też takie nadzieje i mamy takie zapewnienia, że będziemy mieli kilku wykładowców z tej firmy, ale również narzędzia analityczne, które ta firma oferuje na rynku. Czyli stawiacie państwo nie tylko na teorię, ale również praktykę. To myślę sobie tak, że i te nowe kierunki kształcenia w szczególności powinny ewoluować w kierunku kierunków praktycznych, w których nasi studenci będą wręcz w znacznej mierze absorbowani przez przemysł już na etapie kształcenia. Że te praktyki, które dzisiaj odbywają nasi studenci, one będą miały większy wymiar i ten kontakt z przemysłem będzie intensywniejszy. Tak, żeby nasi studenci już podczas zdobywania wiedzy w danym zakresie byli obserwowani przez przedsiębiorców, ale przede wszystkim, aby mogli się kształtować dla przedsiębiorców, żeby byli przydatni dla przemysłu i dla społeczeństwa. Taki jest nasz cel, tak to sobie wyobrażamy i taki jest sens tworzenia kierunków praktycznych. Panie profesorze, ale o tym wszystkim będzie można się dowiedzieć podczas Dnia Otwartego, który już został zaplanowany przez państwa. Tak jest. Znaczy, każda działalność, każdej organizacji musi polegać również na promocji. My to również robimy i tutaj bardzo ściśle współpracujemy chociażby z Urzędem Miejskim w Zabrzu w tym względzie i staramy się docierać do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, w Zabrzu, ale nie tylko, w całym regionie. I oferujemy dni otwarte. Odbędą się one z końcem marca, ale nie tylko dni otwarte. Również Student Fest, który odbędzie się na przełomie maja i czerwca. I te imprezy będą służyły ku temu, aby pokazać naszym potencjalnym kandydatom na studia, że warto u nas studiować, że Wydział Organizacji i Zarządzania to jest
nowoczesny wydział i że kształcimy absolwentów, którzy znajdują miejsce w przemyśle. Panie profesorze, studiowanie to nie tylko nauka, to także czas, można powiedzieć, wolny, choć jest go niewiele, ale Państwo także dbacie o to, by studenci w tym wolnym czasie mieli co robić. Mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania na wydziale? Ale oczywiście. Znaczy, ja powiem tak, tych zainteresowań i tych pasji można rozwijać bardzo wiele. Tylko na moim wydziale działa w tej chwili 9 kół studenckich, kół naukowych, które świetnie wpisują się właśnie w tą ideę, o której pani mówi. To są studenci niezwykle ambitni, niezwykle kreatywni, którzy działają w tych kołach, którzy mają swoje pomysły i je realizują. A dziekan im na pewno w tym nie przeszkadza, a raczej staramy się pomagać. Ja wspomnę tylko takie inicjatywy studenckie jak PM Nights. Jest to inicjatywa koła studenckiego Solver, który zajmuje się zarządzaniem projektami, a który w tym roku wraz z Izbą, Regionalną Izbą Gospodarczą Politechnika Śląska organizuje to w Katowicach. Natomiast jest to już cykliczna impreza, która służy poszerzaniu wiedzy społeczeństwa właśnie w zakresie zarządzania projektami. Bardzo prężne koło naukowe. Mamy również koła Socius, które zajmuje się problematyką socjologicznych zjawisk, które się dzieją w naszym społeczeństwie czy w przemyśle. Mamy koła zajmujące się logistyką, zarządzaniem, ekonomią, informatyką. W związku z tym naprawdę jest w czym wybierać i student, który jest aktywny, który ma pasję, na pewno może te pasje tam rozwijać. Ale to nie jest jedyny obszar aktywności studenckiej, ponieważ samorząd studencki jako partner władz dziekańskich organizuje szereg imprez. I taką imprezą, która się odbyła chociażby w ubiegłym roku, to była konferencja naukowa poświęcona profilaktyce uzależnień wśród studentów, którą nazwaliśmy Wolność od, Wolność do, czyli progi i bariery pokonywania swoich słabości. To była konferencja, którą oprócz samorządu studenckiego organizowaliśmy wraz z Urzędem Miejskim i tutaj ośrodek OPIL-u, tak, z nami współpracuje w tym względzie bardzo mocno, za co mu serdecznie dziękujemy. I cała komisja związana z leczeniem czy z przeciwdziałaniem uzależnieniom w mieście Zabrze i panu tutaj Janowi Szulikowi chcę bardzo w tym względzie podziękować za to, ale również pani naczelnik. Natomiast równie gorąco chcę podziękować komendantowi policji, miejskiej komendy, panu Wesołowskiemu, panu inspektorowi Wesołowskiemu, za to, że zechcieli nas do tej inicjatywy przekonać i że ją realizujemy wspólnie. Mamy wiele planów związanych z tą aktywnością. Ale ja myślę, że sam udział w tym przedsięwzięciu wynika z troski o studentów. Oczywiście, że tak i uważam, zresztą na tej konferencji padły i takie słowa, że to nie jest tylko problem uzależnień od narkotyków, alkoholu, bo tak zwykle te nasze uzależnienia rozumiemy, ale teraz po bardzo poważnym problemem społecznym staje się uzależnienie od technologii. I proszę na to zwrócić uwagę, że przestajemy ze sobą rozmawiać często. Zaczynamy się komunikować i to jest niezwykle groźne zjawisko. Rozumieje je już wiele państw. Powinniśmy również na nie reagować we właściwy sposób. Nasze dzieci często się z nami już nie komunikują, bo są zajęte posługiwaniem się internetem czy graniem w gry komputerowe. Często tracimy z nimi kontakt, ponieważ żyją w tak zwanej rzeczywistości wirtualnej. To bardzo groźne zjawisko i trzeba temu przeciwdziałać również, ale trzeba przede wszystkim o tym rozmawiać i rozmawiamy o tym ze studentami, ale i przy ich takim aktywnym współudziale, chociażby przy organizacji tego typu imprez. Ale nasi studenci są aktywni na wielu polach i zapraszamy wszystkich, bo tak jak wspomniałem o tej imprezie corocznej, bo już trzeci raz właściwie robimy z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej tak zwany Student Fest. Czyli takie juwenalia, można powiedzieć. Juwenalia zabrzeńskie, tym bardziej jest to ciekawa
inicjatywa, że samorząd studencki Politechniki Śląskiej, mówię o tu Wydziale Organizacji i Zarządzania, ale również Inżynierii Biomedycznej, porozumiano się tutaj ze studentami Uniwersytetu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i robimy tą imprezę w dwóch miejscach. Pierwszy jeden dzień będzie to w kampusie tutaj w centrum miasta. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, ale również będziemy to na terenie kampusu właśnie Uniwersytetu Medycznego realizować. Także wydaje mi się, że ta impreza się coraz lepiej rozwija i mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że uda nam się zaprosić na tę imprezę, nad tym mocno pracujemy, absolwenta naszego wydziału, którego sceniczny pseudonim brzmi Sibul. Jest to jeden DJ Sibul, czyli osoba, która dziś zdobywa najwyższe miejsce w listach przebojów, chociażby radiowych. No i zapraszamy, myślę, już w tym momencie nie tylko studentów, nie tylko absolwentów, ale także mieszkańców. Przecież to taka impreza integracyjna. Ja właśnie tak to rozumiem, ponieważ zależy nam bardzo na tym, żeby wydział się integrował ze środowiskiem chociażby mieszkańców. To jest niezwykle ważne, żeby mieszkańcy czuli, że jesteśmy częścią tego miasta, częścią dzielnicy, żeby chętnie do nas przychodzili i korzystali chociażby z tych ofert, które my przedstawiamy, ale które nie mają tylko charakteru edukacyjnego, ale również charakter, powiedziałbym, taki społeczny. Chcemy realizować właśnie te imprezy, o których tutaj mówię, te aktywności, o których tutaj wspominam. One są realizowane w ramach takiej trzeciej misji Uniwersytetu, nie tylko nauczanie, nie tylko nauka, ale również właśnie kontakty, dobre kontakty ze społeczeństwem. I to wydaje nam się coraz lepiej robimy. Szanowni Państwo, wiele dzieje się na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Przed nami kolejne, myślę, że bardzo interesujące imprezy, spotkania. Ja myślę, że raz jeszcze wrócimy na antenie Telewizji Zabrze do tematów, do zaproszeń. Będziemy Państwu przypominać, kiedy w sposób szczególny Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania zaprasza Państwa i otwiera szeroko swoje podwoje. Ja serdecznie dziękuję za przybycie do studia, dziękuję za rozmowę. Ja Państwu przypominam, że dziś moim i Państwa gościem był profesor Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Dziękuję raz jeszcze. Bardzo dziękuję. A Państwu dziękujemy za uwagę. Do widzenia.